Witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z instalacji Arch Linuxa. To jest już trzecia próba nagrania dla Was tego materiału, więc najprawdopodobniej mi się teraz w końcu uda, ponieważ dwie pierwsze próby zostały zakończone fiaskiem poprzez to, że komputer, na którym nagrywałem, wymyślał sobie rozmaite powody, żeby im przeszkodzić. W pierwszej próbie, podczas pobierania pakietów z repozytoriów, wystąpił błąd takiej natury, że po prostu komputer skraszował, cały komputer. Następnie w drugiej próbie materiał cały został już nagrany, już copyright, wszystko. Natomiast już gotowy materiał zapisywał się w nieskończoność. Czekałem 10 minut, aż się zapiszę. Jednak się nie zapisał. I zostały mi 4 sekundy z finalnego materiału, więc naprawdę nieźle, w cudzysłowie, a w praktyce bardzo kiepsko. Dlaczego nagrywam ten materiał, a nie klocki? Z prostej przyczyny, ponieważ klocki stworzyły mi problem z launcherem, ponieważ okazuje się, że launcher ma problem z działaniem na Macu. Istnieje na GitHubie wątek tego problemu, natomiast nikt nie potrafi się za to zabrać, żeby to naprawić. Więc zdecydowałem się, zamiast bawić się w serwer na klockach, co bardzo, bardzo chciałbym zrobić, ale jak widzicie, to jest niemożliwe w tej chwili. Zdecydowałem się, że zamiast tego przeprowadzę dla Was poradnik instalacji Arch Linuxa na UEFI w 2018. Tak, Janusz, możesz mnie teraz szkalować za to, że cały czas się nie nauczę mówić poprawnie, ale już tak mi chyba zostanie. Dobra, odpalamy VirtualBoxa i utworzymy nową maszynę wirtualną. Nazywamy ją Arch Linux 2018 2037, niech będzie nasza godzina, albo 2038, już w tej godzinie go załączę. 4096 MB pamięci mu dajemy i dajemy mu również 64 GB na dane. Ważne jest to, żeby tutaj wybrać Enable EFI, wyłączyć mu floppy. Uruchamiamy maszynę, wybieramy najnowsze ISO, to jest z 1 marca roku 2018. Maszyna się uruchamia, automatycznie butuje się Arch Linux, nie wchodzi do żadnego trybu EFI Shell, tylko od razu jesteśmy wrzucani w system. Chwilę to potrwa, dopóki się nie pokaże ekran z systemem, znaczy ekran, jakiekolwiek dane odputowane. Taki problem występuje tylko przy użyciu VirtualBoxa, natomiast w normalnych terminalach taki problem nie występuje. Testowałem i tak jest po prostu. I taki problem w VirtualBoxie występuje tylko przy użyciu EFI. Natomiast nie występuje taki problem przy użyciu standardowej metody butowania. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, jak się system długo zabutuje, to będzie załadowanie układu klawiatury, który w Polsce, żeby móc wpisywać polskie znaczki za pomocą prawego alta, to jest L1. Poczekam jeszcze chwilę, aż się system zbutuje. No i tuż po tym, jak załączymy polską mapę klawiatury, sprawdzimy, czy system na pewno załadował się w trybie EFI. Potem spingujemy się do naszych serwerów, sprawdzimy, czy połączenie działa.
ustalimy datę, spartycjonujemy dyski. O, jak widzimy, już się praktycznie system dołączył, ładnie. Zaraz powinien stać. Przepraszam Was za szumy, ale to niestety jest spowodowane użyciem wewnętrznego mikrofonu wbudowanego w Maca, a nie mikrofonu studyjnego. Albo sławek kablowych z wbudowanym mikrofonem. Załadowaliśmy mapę klawiatury. System jest zbutowany w trybie EFI. Pingujemy WTC. WTC odpowiada, więc elegancko. Niestety data jest w trybie imperialnym, a nie środkowoeuropejskim. Ale z tym się rozprawimy już niebawem. Partycjonujemy dysk następująco. Stworzymy sobie partycję boot, która będzie partycją, czy stworzymy sobie boota 550 mega, który w rzeczywistości będzie zamontowany w boot ukośnik EFI. I tam będzie system, który będzie UEFI informował o Archu. Główny katalog systemu stworzymy sobie na partycji, która będzie miała 32 GB, ext4. Potem na trzeciej partycji będzie swap, który będzie zajmował 2 giga. Resztę zajmie partycja home z miejscem na dane użytkowników. Do partycjonowania użyjemy sobie CF diska. Sprawdzimy jeszcze, czy nasz dysk istnieje. Jak widzimy, SDA trzyma się mocno. Wybieramy sobie typ systemu na dysku jako GPT. Tworzymy nową partycję, przypisujemy jej 550 mega, to będzie partycja dla EFI, zmieniamy jej typ na EFI system. Druga partycja to będzie 32 GB dla głównego katalogu systemu plików, to jest Linux File System. Trzecia partycja to będzie 2 giga, to będzie Linux Swap, a czwarta partycja zajmie pozostałość dysku. Będzie to Home, czyli domyślnie sformatowane w ext4 Linux File System. Zapisujemy zmiany i wychodzimy. OK, to zostało zapisane. Teraz możemy te partycje, które potworzyliśmy, sformatować. Zaczynamy od partycji dla EFI. Formatujemy ją w sposób następujący: mkfs fat f32, czyli fat32, def sda1. Teraz tworzymy sobie partycję głównego katalogu systemu plików, czyli głównego katalogu systemu linuxowego Archa, mkfs ext4. Sformatujemy sobie ją jako ext4, jako obecnie i najpowszechniej używany system plików w Linuxie, aczkolwiek nie tylko w Linuxie, bo na przykład na mojej macierzy NAS też jest używany system ext4. Def sda2. OK, zostało utworzone. Teraz aktywujemy sobie swap. Mk swap def sda3. Został utworzony. Uaktywujemy go sobie. Def sda3. I czwarta partycja pod home, mkfs ext4, def sda4. Teraz musimy sobie utworzyć strukturę plików i katalogów potrzebnych, a czy raczej tylko katalogów, potrzebnych do instalacji naszego systemu. Główny katalog zamontujemy sobie w MMT, czyli mount
DevSDA2, bo to jest nasz główny katalog. Znaczy to jest partycja, która będzie miejscem na główny katalog. MNT. Teraz sobie tworzymy w tym katalogu MNT, w którym jest nasz główny katalog systemu zamontowany, folder boot, i tam będzie folder FI, w którym będzie zamontowany dysk z partycją SDA1. Ok, teraz trzeba go zamontować. Teraz trzeba stworzyć katalog dla danych użytkowników home. Teraz trzeba zainstalować potrzebne pliki systemu, znaczy potrzebne pakiety, na których będzie bazował nasz system operacyjny. Tak więc do tego potrzebujemy narzędzia, które się nazywa Packstrap, które instaluje kompletny system operacyjny na danym katalogu, który w tym przypadku jest odmontowaną partycją. Packstrap, MMT, base, base, devel. Tutaj mamy podane, żeby instalować tylko base'a, natomiast przydatne jest, żeby zainstalować base devel i nettools, ponieważ nettools zapewnia nam taki pakiet jak ipconfig, przepraszam, ifconfig. Base devel pozwala na instalację dodatkowych narzędzi deweloperskich, teraz wam pokażę jakich, na przykład jak autoconf, GCC, czyli kompilator, make, sudo, which, to są takie dosyć przydatne narzędzia, które przeciętnemu użytkownikowi nie są koniecznie potrzebne do życia, ale nam będą potrzebne do życia w tym systemie Arch Linuxowym. NetTools, ok. W tej instalacji zainstaluję z wami również środowisko graficzne Plasma, czyli następcę KDE4. Więc do tego będzie nam potrzebny Xorg, Xorg Server, Plasma, SDTM, Dolphin, konsola. Co jeszcze? Jest plugins good, jest plugins bad, jest plugins ugly, good, bad and ugly. Jest plugins base, a nie, to oszczędzimy. Amarok, odtwarzacz do plików dźwiękowych, Chrome oczywiście, Arc, czyli program do archiwizacji danych, do zipów i tak dalej. Czegoś jeszcze nam brakuje? Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o pakiety potrzebne do instalacji. Rozpoczynamy instalację. O. Tak, nie istnieje pakiet Chrome. Musimy wgrać pakiet, który się nazywa Chromium. Instalacja może trochę potrwać.
bo to prawie gigabajt danych do samego ściągnięcia. Natomiast sama instalacja również trochę czasu zabierze. Aczkolwiek nie jest to wolny komputer. Obsługuje go procesor i7. Jest wyposażony w 16 GB RAM, więc nie jest to mało. A te 4 GB, które przypisałem pod sam system wirtualny, pod samego Archa, to też jest w miarę odpowiednia ilość pamięci. Tak więc na wydajność podczas samej instalacji, a nie pobierania, nie powinniśmy narzekać.
OK, mamy za sobą bazową instalację Archa. Teraz potrzebujemy wygenerować listę używanych przez system partycji. Zrobimy to za pomocą komendy genfstab.u mnt dwie strzałki mnt etcfstab. Ta komenda wyeksportuje aktualnie używane przez system, który instalujemy partycję do pliku, który oznaczyliśmy po dwóch strzałkach. Nadpiszę go w zasadzie, ponieważ jedna strzałka dostępuje zawartość pliku outputem komendy, a dwie strzałki dopisują do niego output komendy. A zapomniałem jeszcze o dwóch pakietach. Te dwa pakiety były nam potrzebne do tego, żeby czcionki były poprawnie wyświetlane w przeglądarkach oraz w części komponentów systemu. Sprawdzimy teraz, czy plik, który wygenerowaliśmy poprzednio, ma poprawną strukturę. Tutaj mamy główny katalog systemu plików. Tutaj katalog FI. Home oraz swap. Bardzo dobrze. Teraz potrzebujemy przenieść się do naszego systemu, który instalujemy. Do tego nam posłuży komenda archcchroot ze wskazaniem na katalog, w którym instalujemy system. Teraz potrzebujemy podłączyć plik, który wskazuje na używaną przez nas strefę czasową do ustawienia systemowego. Używamy już poprawnej godziny. Teraz potrzebujemy wygenerować pliki używanych przez system danych językowych.
Generujemy najpierw pliki tłumaczeń angielskich, a potem naszych krajowych. Teraz ustawimy tłumaczenia polskie jako główny język systemu. W kolejnym kroku ustawimy to, jak system będzie się przedstawiał, na przykład w urządzeniach sieciowych. VETC hostname. Nazwijmy go sobie Wolfram Arch. I dodamy to również do hostów. ETC hosts. Ten plik nie jest jeszcze spopularyzowany, więc spopularyzujemy go. OK, plik jest zapełniony. Teraz potrzebujemy skonfigurować ustawienia sieci tak, żeby po każdym włączeniu systemu nawiązywało się odpowiednie połączenie. W wyniku czego skopiujemy sobie plik z etc, etctl, examples, ethernet, dhcp do katalogu etc, etctl. Sprawdzimy sobie jeszcze, jakie mamy interfejsy. NP0S3 to jest nasz główny interfejs sieciowy, który będziemy potrzebowali wprowadzić do tego pliku. I potrzebujemy również załączyć coś takiego, co się nazywa DHCPCD. To jest klient DHCP, który uzyska dla nas adres IP przy każdym załączeniu maszyny wirtualnej. Teraz potrzebujemy wygenerować intra-MFS, czyli taki plik z bazową konfiguracją systemu. Zainstalujemy jeszcze dwa pakiety. Po pierwsze Vima, który będzie nam niezbędnie potrzebny, oraz Gruba, przepraszam, jeszcze jeden pakiet. Ale zaraz zamknijmy, jak on się nazywa. Ten trzeci pakiet będzie niezbędny do tego, żeby grup działał w zgodzie z UEFI. To jest pakiet EFI Boot Manager. OK, to zainstalowane. Teraz potrzebujemy ustawić hasło dla konta administratora. Do tego nam posłuży konta psswd. OK, hasło zostało ustalone. Teraz potrzebujemy zainstalować. A teraz jeszcze zainstalujemy użytkownika, z którego będziemy korzystali.
Najpierw utworzyłem mu katalog. Teraz utworzymy użytkownika. Oraz utworzymy mu hasło. Teraz nadamy użytkownikowi prawa wyłączności do tego katalogu. Przepraszam za komendę. OK, teraz już powinno być dobrze. A jeszcze jedna rzecz. OK. Sprawdzimy, czy rzeczywiście użytkownik ma możliwość zapisu plików w tym katalogu. OK, działa. Teraz jeszcze dodamy użytkownika do grupy sudo. Będzie to konieczne do niektórych kroków, które będziemy wykonywali w przyszłości, ponieważ dzięki temu użytkownik będzie miał dostęp do dokumentów administracyjnych za poświadczeniem tego, że potrzebuje do tego mieć dostęp za pomocą własnego hasła. Do tego użyjemy komendy vsudo. Potrzebujemy odkomentować grupę, która się nazywa will. I następnie potrzebujemy dodać użytkownika, którego utworzyliśmy, do tej grupy. Mały błąd. OK. Teraz nasz użytkownik będzie miał dostęp do komend administracyjnych po wpisaniu własnego hasła. Teraz przejdziemy do instalacji pakietu grup. Grup bardzo ładnie integruje się z UEFI. Wystarczy użyć domyślnej komendy grup install z jednym parametrem, który będzie zmieniany przez nas podczas instalacji. OK, instalacja została zakończona pomyślnie. Teraz jeszcze musimy wygenerować plik konfiguracyjny dla gruba. Komendą grubmk-config. Ten plik nie jest doskonały. Będziemy potrzebowali zmienić w nim coś. Po pierwsze, grup będzie czekał 5 sekund, aż zbutuje wybrany przez nas system. Według mnie to stanowczo za dużo. Wystarczą w zupełności 2 sekundy. Potem, jak będzie wszystko śmigało, to podmienimy to na 0. Następnie, grup generuje dodatkowe opcje uruchamiania dla naszego systemu operacyjnego, który w rzeczywistości nie będziemy nigdy używali. Możemy to spokojnie wywalić od tego nawiasu klamrowego aż do końca. Oczywiście tak, żeby ten nawias klamrowy jednak został, bo to jest potrzebne. Potem możemy usunąć te komunikaty echo, ponieważ one w zasadzie nam też do niczego się nie przydadzą. No i możemy zapisać plik,
po czym możemy zrestartować system. Wychodzimy stąd komendą Ctrl-D bądź po prostu Exit. Teraz odmontujmy wszystkie używane przez system dyski. I możemy restartować maszynę. Zobaczymy, czy wszystko stanie tak, jak powinno. Ok, stało pięknie. Możemy się zalogować na nasze konto. Ok, jesteśmy na naszym koncie. Sprawdzimy, czy dostaliśmy adres. Adres niby mamy. Spingujemy sobie domenę WTCLV. Pięknie pinguje. Ale nie mamy jeszcze środowiska graficznego. Musimy je więc uruchomić. Zainstalowaliśmy SDDMA, więc ten pakiet będziemy musieli uruchomić tak, żeby uruchamiał się przy każdym starcie systemu. Do tego potrzebujemy użyć sudo systemctl enable sddm. Następnie potrzebujemy to zastartować, używając komendy start w systemctl. Pokazał się nam kursor gnomowski. To nie jest już nasz systemowy kursor w macOSie, tylko kursor w Archu. I możemy się zalogować za pomocą swojego własnego hasła. Jak widzimy, Plasma się pięknie uruchamia. Teraz jeszcze wprowadzimy kilka zmian, żeby ją upodobnić trochę do starej, dobrej edycji KDE4. Najpierw zmieniamy widok panelu administracyjnego na standardowy widok z ikonkami. Następnie zmienimy wygląd przestrzeni roboczej na oksygen. Zmienimy wygląd pulpitu na wygląd tlenowski. Jako wskaźnik weźmiemy sobie biały tłuczek, tak go nazywam. Ekran powitalny tlen, pięknie. Z kolorów wybierzemy sobie Obsidian Coast. Ikony nawet się ładnie zainstalowały. Tutaj potrzebujemy zmienić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie to obramówka okienka z tymi przyciskami wyglądają jak dla inwalidów. Jakbym chciał ich dotykać palcem. Więc trochę sobie je zmniejszymy. I powinny już być znacznie lepsze. Zmienimy sobie jeszcze tapetę na taką, jaka była w starym dobrym KDE4.
Chyba taka będzie najlepsza. Ok, działania myszy. Są w miarę ok. Potrzebujemy jeszcze zmienić jeden element. To, żeby klikanie myszką działo tak jak w Windowsie, czyli otwieramy pliki i katalogi dwuklikiem. Teraz zademonstruję Wam, że działa odtwarzanie plików MP3. Z czym są z reguły podczas instalacji Arch Linuxa problemy. Swoją drogą widzicie, jak to wydajnie działa. Pomimo tego, że działam na maszynie wirtualnej. I chyba będzie problem jednak z odtwarzaniem pod samą nagrywarkę, ponieważ tym razem podczas tej instalacji nie załączyłem nagrywania głosu z komputera, a jedynie z mojego mikrofonu, który ma załączone redukowanie szumów. Więc to może być problemem. Ja słyszę pięknie odtwarzanie głosu. Przygłosię nam jeszcze to. I pokażę Wam jeszcze domyślny track KDE4. Ok, to działa bardzo ładnie. Więc w zasadzie system nadaje się do pracy. A dodatkowo przypomina stare dobre KDE4, które zostało zamordowane niczym dziecko podczas aborcji i zastąpione czymś, co jeszcze wtedy nie do końca dobrze działało. Zobaczę jeszcze, czy da się tego dzędzla usunąć. Albo przeniesiemy go tam, gdzie jest domyślnie w KDE4. Domyślnie w KDE4 to jest tutaj jakoś. Jeżeli się Wam to podoba, to możecie sobie tego tutaj dzędzla trzymać. Natomiast mi nie do końca się podoba, więc go sobie po prostu usunę. Wygląda to w miarę znośnie. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Życzę Wam udanego dnia, bądź spokojnej nocy, w zależności od tego, gdzie i kiedykolwiek mnie oglądacie. Zezwalam na użycie tego poradnika wyłącznie z podaniem źródła i podpisaniem twórcy jako Michała Wolframa.
Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.